stronę. Dobra, spróbujemy inaczej. Zamówisz pizzę za tysiaka z dowozem na posterunek policji. Z dodatkowym bekonem. Jasne! Pizza! Zaraz, dlaczego policjant do nas macha? Dziękuję ci za hojność. Czemu mnie? Bo jak spytali, kto zamawia, powiedziałem, że ty. I okazało się, że oni już mają numer twojej karty. Przecież to miała być płatność przy odbiorze, inaczej żart by się nie udał. Ale tak jakby się udał, tylko nie nam. Chłopaki, dzięki za pizzę. Chociaż, żeby to nie wyglądało na łapówkę, muszę wam wystawić mandat za narzucanie się. Świetnie się bawię. No dobra, dajcie mi ostatnią szansę, żeby udowodnić, że to naiwniak. Mam na imię Darwin, jakby co. Tak, dobrze. Widzisz tę czystą furgonetkę? Masz ją obrzucić błotem. Już się robi. Jej, ale piękne. Tak myślałem, że Jenny sprzyda się mały lifting. Trzymaj. Dziękuję. Myślę, że kasa należy się szefowi. Dzięki. Hej, a może ja tu jestem szefem? Albo ja. Nie jesteś szefem. Nie masz w sobie tego czegoś. Na pewno? O to chodzi? Nie bolało. Bardzo cię kocham. Nie słuchaj, ja cię nie cierpię. O, rzecz ty... Dosyć! Dlaczego? Można pogodzić się i podać sobie ręce. A jeszcze lepiej zrobić to w piosence. Kumpla masz, więc smak zabawy znasz. Do niego gnasz, wszystko jemu dasz. Wystarczy! To nie jest żaden kumpel. Hej, wracajcie! Nie jesteś naszym szefem. Nawet nie umiesz namówić dzieciaka, żeby zrobił coś złego. Ja bym tak o przyjaźń z godzinę mógł rymować. Ja im pokażę. Jestem mistrzem manipulacji i mogę cię zmusić do wszystkiego. Idziemy na łomot. Tu się nieźle łomoczę. Dobra, teraz pójdziesz i zostawisz małą niespodziankę w basenie. Weźmiesz ten proszek. Włamanie jest zabronione. To przecież zły uczynek. Podobnie jak duma, gniew, gburek, śpioszek, rudol. Tak. Ale to żadne włamanie, gdy robisz to w słusznej sprawie. A jaka to dobra sprawa? Przecież każde dziecko zasługuje na czystą wodę. To najbardziej wspaniało myśl, jaką słyszałem. Dobra, to jak mam to zrobić? Weź rusz wreszcie głową. Okej. Co ty wyprawiasz? Ruszam głową. Masz, weź to. Dziękuję. Czemu to zrobiłeś? Żeby zapłacić za zniszczone drzwi. Miałeś nią otworzyć te drzwi. Na karcie były moje namiary. O, super. Będą wiedzieli, komu zwrócić. Słuchaj, muszę ją odzyskać. Policzę do trzech, uniosę drzwi, a ty się potoczysz. Raz, dwa, trzy. Miałeś się potoczyć pod drzwiami. Daj mi telefon. Kolega przytrzasnął sobie nogę i potrzebuje pomocy. Gdzie dzwonisz? Na alarmowy. Oszalałeś? Spokojnie. No przecież nie powiem: halo, Julius Oppenheimer Jr., który mieszka na parkowej, przytrzasnął sobie nogę, próbując się włamać na miejski basen. Co? Znaczy, to anonimowe zgłoszenie. Podałeś im moje nazwisko i adres. A, ale anonimowo. Mogą namierzyć telefon. Teraz już nie. Mój telefon! Lepiej pomóż mi wyciągnąć nogę. Wielkie dzięki! Przyjechali, masz mi pomóc! O nie, to nas zobaczą! Pocałuj mnie, nie będzie widać twarzy! Widziałem to na szpiegowskich filmach! Nie! Przepraszam! Nic mi nie jest, to i tak była najlepsza z moich opcji. Nie. Dalej nie dam rady iść. Będziesz musiał mnie przewieźć. Skołuj od kogoś jakiś rower. Czekaj, to chyba kolejny zły uczynek. Słuchaj, jeśli zdecydujesz się na jeden zły uczynek, potem zrobimy dwie dobre rzeczy, żeby to naprawić. Tak jak Rzymianie podbili połowę świata, a potem wynaleźli sandały i lody włoskie? Rzymianie chyba nie wynaleźli lodów. No to tylko sandały, ale za to dwa. Bierz się do roboty. Aha, już. Rekwiruję ten pojazd.